Już w niedzielę, 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce trwają akcje charytatywne. Ta alpinistów w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie to już tradycja. Ponad 38 szpitali, dużo miast. W całej Polsce trwa ta sama akcja Alpiniści dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pracujemy za darmo. Nasz wolontariat to jest nasz wkład. Pokazujemy, że możemy w ten sposób coś zrobić pożytecznego dla szpitali, dla orkiestry, zebrać kasę i co najważniejsze, nieść otuchę dla personelu, a sprawiać radość dzieciom. Alpiniści przebrani w stroje postaci z bajek rozdali małym pacjentom cukierki, a przy okazji umyli szpitalne okna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już nie raz zostawiła tu sprzęt. Co roku trafia do nas sprzęt w postaci chociażby łóżek szpitalnych, kardiomonitorów, inhalatorów. Każdy sprzęt jest na wagę złota, ale i wagę życia, bo faktycznie jest nam potrzebny, mamy duże zapotrzebowanie, ale z drugiej strony wiemy, że pomaga dzieciom, osobom dorosłym i niejednokrotnie i nie jedna jest taka sytuacja, że potrafi uratować życie. Poza akcjami takimi jak ta w Chorzowie wiele instytucji organizuje licytacje. Można kupić na przykład obrazy malowane przez lekarzy. Okazuje się, że lekarze to są osoby, które kochają sztukę. Nie tylko ją oglądać, ale także tworzą. Więc spośród osób, które tworzą, malują, rzeźbią, tańczą, śpiewają, kilkoro z nich postanowiło przekazać swoje dzieła na aukcję WOŚP-u. Więc mamy 9 prac, 8 obrazów, jeden rysunek i jedną ceramikę. W działania Wielkiej Orkiestry włącza się także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Będzie można m.in. zostać kierowcą metropolitycznym autobusu. Dodatkowo wolontariusze będą mogli w najbliższą niedzielę skorzystać z darmowej komunikacji. Przygotowaliśmy dla nich bezpłatne przejazdy autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM, aby w dniu finału, czyli 29 stycznia w niedzielę, z tych przejazdów skorzystać. Wystarczy wejść na stronę internetową ZTM, pobrać specjalny kupon. Podczas tegorocznego finału fundacja będzie zbierała na walkę z sepsą. W latach ubiegłych zebrano pieniądze m.in. na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci.